Pani marszałek, Wysoka Izbo. Klub Solidarnej Polski ma do przedłożonych dwóch projektów ustaw stosunek zróżnicowany. W sprawie ustawy o Agencji Wywiadu będę rekomendował wstrzymanie się od głosu. Rzeczy specjalnie toksycznych tam nie ma. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której nasz stosunek jest niesłychanie krytyczny, ale z zasadniczo innych przyczyn niż te, które wykładał pan poseł Macierewicz w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Generalnie rzecz biorąc, podstawowe strukturalno-organizacyjne założenia tej reformy można przyjąć i zaakceptować. Takie rozwiązania jak powierzenie nadzoru nad ABW ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jak ograniczenie zakresu przedmiotowego spraw, którymi będzie zajmować się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, położony nacisk na wzmocnienie zadań wykrywczych i rozpoznawczych. Tak, to można zaakceptować. No, gorzej jest, jeżeli wgłębić się w rozwiązania bardziej konkretne. De facto chyba żaden premier, i nie tu idą nasze zastrzeżenia, czy niezależnie od tego, czy sprawował to sam, czy poprzez ministra koordynatora, nie pełnił dobrze funkcji koordynujących. To jakby, to jest fakt, to się nie sprawdziło. Niemniej rozwiązanie, które wynika z ducha i z logiki instytucjonalno-politycznej tej ustawy, że realne zadania koordynacyjne przenosi się na poziom szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest rozwiązanie, które bardzo trudno nam, a nie ma tego zapisanego wprost w ustawie, owszem, ale wynika, ale jeżeli ją przeanalizować, jeżeli odnieść do sposobu funkcjonowania służb, to tak będzie, bo tak musi być. I to jest rozwiązanie, które odrzucamy. Być może, jeżeli taka będzie wola koalicji rządzącej, no bo o to tutaj chodzi, w toku prac w Sejmie, zostaną wprowadzone mechanizmy, które uczynią realną koordynację ponad poziomem szefa ABW. Oby tak się stało, choć nie sądzę, że tak się stanie. Natomiast jeżeli coś oddaje istotę tej zmiany, którą rząd zaproponował, to jest to artykuł 7. Artykuł 7 projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest artykułem zastępującym artykuł 41 dawnej ustawy, gdzie zakres przedmiotowy nakazu współpracy z mocy ustawy był ograniczony do administracji rządowej i można twierdzić, że to było za wąskie, prawda? Natomiast teraz mamy sformułowanie następujące. Organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy dysponujący środkami publicznymi są obowiązani w zakresie swojego działania do współpracy z ABW, a w szczególności do udzielania pomocy w realizacji zadań ABW. Ustęp drugi
mówi, że podmioty, o których mowa, przekazują szefowi ABW wszelkie będące w ich posiadaniu informacje o zagrożeniach, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 punkt 1, czyli ten bardzo, bardzo szeroki katalog. No. Wysoka Izbo, Pani Marszałek, Panie Ministrze. Po pierwsze, nie wiadomo, co to są przedsiębiorcy dysponujący środkami publicznymi. Bardzo bym prosił o odpowiedź, bo szukałem jakiejkolwiek definicji i takowej nie znalazłem. Są instytucje dysponujące środkami publicznymi. Jeżeli to są prywatne podmioty w ramach partnerstwa publiczno-prawnego bądź beneficjenci pomocy publicznej, na przykład w ramach programu Innowacyjna Gospodarka z funduszy unijnej, no to jakby mamy tutaj do czynienia z nałożeniem tego zakazu na setki tysięcy, jeśli nie więcej, przedsiębiorców. Ja żadnej definicji, co to takiego jest przedsiębiorca dysponujący środkami publicznymi, nie znalazłem, bo w pewnym rozumieniu to może być także przedsiębiorca, któremu umorzono należności podatkowe. To też jest pomocą publiczną. Natomiast dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazuje tak szczególne zainteresowanie firmami wywożącymi śmieci, kanalarzami, dyrektorami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dyrektorami szkół, czy właścicielami przedszkoli i szkół niepublicznych, to już mi trudno powiedzieć. No to jest jakiś imperializm ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w istocie rzeczy on jest istotą tej zmiany. No, informacje, które, gdzie to wprawdzie jest lex imperfecta, nie ma sankcji karnej, ale jest nakaz z mocy ustawy, a potem zawsze jednostki organizacyjnej samorządu czy przedsiębiorcy, na przykład kanalarza czy śmieciarza, można się czepiać, że nie przekazał informacji, a powinien przekazać. I jest to pewne narzędzie wpływania na życie gospodarcze i losy poszczególnych przedsiębiorców, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z instytucją tak silną jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No ale jeżeli chodzi o coś, co ja przyjmuję, o to mienie wielkiej wartości, te graniczne 16 milionów, to potem jest to skorelowane z odpowiednimi kodeksami kodeksu karnego. I panie ministrze, ja tutaj zastanawiając się nad tym, a co autor miał na myśli, specjalnej logiki w wyborze takich, a nie innych artykułów kodeksu nie widzę. Poza jedną, którą zaczynam podejrzewać, a która wynika z tego, nie z tego, co tam wymieniono, ale tam z tego, czego nie wymieniono. Otóż, jeśli mamy artykuły związane z działalnością i obrotem gospodarczym, dosyć liczne, artykuł 300, artykuł 305 i nie ma tam na przykład artykułu 303, a to rzecz po prostu polega na prowadzeniu, na nieprowadzeniu bądź prowadzeniu nierzetelnej, fałszywej dokumentacji, co może wyrządzić szkodę majątkową wielkich rozmiarów, także Skarbowi Państwa, to oczywiście ja nie mówię tego w trybie mocnym, to może być logika, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Prawda? Generalnie rzecz biorąc, pan minister użył takiego sformułowania, że istotą tej zmiany jest wtopienie służb specjalnych w państwo, bo tylko wtedy one mogą być skuteczne. No, duchem Andrzeja Milczanowskiego powiało na tej sali, bo miał on zwyczaj, oderwawszy się od lektury Woli Mocy Friedricha Nietzschego, przekonywać, że to służby specjalne są istotą, esencją, destylatem państwa, a cała reszta to tylko takie napary, bardzo rozwodnione. Uczeń dorósł mistrza. Z tego też względu, że istotą tej zmiany jest
danie realnego uprawnienia do wpływania na procesy gospodarcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a tak konkretnie jej funkcjonariuszom, co przynajmniej nie twierdzę, że wszystkich, a dla niektórych z nich może być perspektywą niesłychanie ponętną, z tego też względu, podzielając te strukturalno-organizacyjne założenia reformy, Klub Solidarnej Polski składa wniosek o odrzucenie i będzie głosował za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu. Do ustawy o Agencji Wywiadu takich mocnych zastrzeżeń nie mamy. Dziękuję. Dziękuję, panie marszałku.